23 listopada, Aleksandra Kowalewska, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Wielkopolska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Atlantykiem, a z zachodu płynąć będzie do nas wilgotna masa powietrza i to wszystko będzie miało oczywiście przełożenie na pogodę. Zacznijmy od najbliższej nocy, która w całym regionie, jak Państwo widzą, będzie pochmurna. Miejscami lokalnie pojawią się także przelotne opady deszczu, no a na termometrach zobaczymy od minus 2 do 0 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, powie on z kierunku wschodniego, bardzo spokojnie z prędkością maksymalną do 10 km na godzinę. Jeśli chodzi o czwartek, utrzymuje się zachmurzenie z nocy. W całym regionie występować będą przelotne opady śniegu oraz śniegu z deszczem, a na termometrach od 1 do 4 stopni. Opady plus temperatury nocne, które szczególnie rano mogą się utrzymywać, spowodują także mgły, które będą ograniczały widoczność, więc proszę na siebie uważać. Jeśli chodzi o czwartek i pogodę w całym kraju, to tak jak Państwo widzą, pochmurno, deszczowo, śniegowo, więcej przejaśnień na zachodzie, szczególnie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, a więc województwo lubuskie. Sprawdźmy jeszcze, jak będą wyglądały nadchodzące dni w naszym regionie. Utrzyma się na pewno zachmurzenie, choć w piątek i niedzielę nieco więcej przejaśnień i słońca na niebie, ale też proszę spojrzeć, że od piątku do niedzieli towarzyszyć będą nam opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 do 2 stopni, a w nocy temperatury spadają poniżej zera, więc szczególnie proszę na siebie uważać, bo warunki drogowe mogą być niebezpieczne. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.